Witam Was bardzo serdecznie z tej strony newsportalu PTFO.pl. To jest kolejny odcinek Strzelnicy, a więc jak zwykle omówimy sobie jedną z broni lub też jeden z gadżetów dostępnych w grze Battlefield 4. Zanim jednak przejdziemy do meritum, kilka słów o zasadach. Otóż o temacie kolejnych odcinków decydujecie właśnie Wy. Zostawiacie swoje propozycje pod tym najbardziej aktualnym, a ja po mniej więcej tygodniu sprawdzam, która propozycja dostała najwięcej polubień i to właśnie nią się zajmuję. Przy okazji przypominam, że głosujemy tylko na bronie i gadżety z Battlefielda 4 na razie. Jeśli chodzi o Hardline'a, to czekamy na ten pierwszy patch, który dość sporo ma pozmieniać w balansie. A głosowanie sprzed tygodnia wygrywa kultowa strzelba 870 MCS. Jeżeli shotgun, to będzie sporo statystyk, ponieważ mamy 4 rodzaje amunicji do omówienia, a więc czym prędzej zabieramy się do roboty i zaczynamy wspomagając się grafiką z portalu symfik.com. I tak jak widzicie, podzieliłem tą tabelkę na 4 części. Na początku omówimy sobie wszystko to, co jest związane indywidualnie z każdą z amunicji, a potem opowiemy sobie o reszcie statystyk. I zaczynamy od śrutu, czyli backshot, tutaj na tej grafice. Jeżeli chodzi o szybkostrzelność, w przypadku każdego rodzaju amunicji mamy 109 strzałów na minutę i to jest jeden z większych minusów 870. Teraz już statystyki szczegółowe śrutu, 300 metrów na sekundę prędkość wylotowa oraz maksymalny zasięg także 300 metrów. Nie za dużo, ale na tym dystansie, na którym chcielibyśmy walczyć z shotgunem, z tego rodzaju amunicją, w zupełności wystarcza. Jeżeli chodzi o model obrażeń, to wygląda on następująco. Mamy maksymalne 18 dla każdej z kulek do dystansu 16 metrów, potem zaczyna ten damage bardzo szybko opadać do minimalnych 6 powyżej metrów 30, także dla każdej z trafionych kulek, a kulek w jednym naboju mamy maksymalnie 12, tak więc na tym najkrótszym dystansie zabijamy oczywiście jednym strzałem, nawet jeżeli nie trafią wszystkie kulki, nawet jeżeli trafi ich tylko połowa, ale ten damage zaczyna bardzo szybko opadać i już na dystansie powiedzmy 25 metrów często zdarza się, biorąc pod uwagę to, ile oczywiście tych kulek na tym dystansie trafimy, że potrzebujemy 3, nawet 4 strzałów, no powyżej tego dystansu to już takiego shotguna raczej z śrutem w ogóle bym nie używał. Drugi rodzaj amunicji to strzałki, flashet na tej grafice, czyli coś, co mamy pod backshotem. Tutaj także 109 strzałów na minutę, za to prędkość wylotowa i maksymalny zasięg są o połowę dłuższe niż w przypadku śrutu i to będzie miało duże znaczenie, ponieważ model obrażeń także jest znacznie inny. I popatrzmy, mamy maksymalny 12,5 do 20 metrów dla każdego gwoździa, dla każdej strzałki, która mieści się w naboju i one zaczynają bardzo, bardzo powoli opadać do minimalnych 8,4 powyżej metrów 50. I bardzo istotną własnością tego rodzaju amunicji jest to, że nawet ta minimalna wartość, jeżeli trafimy oczywiście wszystkie strzałki, co jest bardzo mało prawdopodobne, ale jeżeli przekracza 100, także potencjalnie mamy zabicie jednym strzałem na każdym dystansie. Oczywiście jest to praktycznie niemożliwe, ale jednak własność bardzo, bardzo ciekawa. Kolejny rodzaj amunicji to amunicja odłamkowa, frag. I tutaj mamy także 109 strzałów na minutę, jeżeli chodzi o prędkość wylotową, no to najniższa z każdego rodzaju, 150 metrów na sekundę, a zasięg 450 metrów, co będzie miało niebagatelne znaczenie, kiedy poznamy dokładne właściwości tej amunicji. Otóż samo uderzenie, samo trafienie tego pocisku powoduje 37,5 maksymalnych obrażeń do 8 metrów, potem te obrażenia zaczynają opadać do minimalnych 10 powyżej metrów 40. Ale jeżeli trafimy kogoś bezpośrednio lub zaraz obok kogoś do około 1,5 metra, mamy obrażenia obszarowe wynoszące bez względu na dystans 25. Także jeżeli kogoś trafimy, to bez względu na dystans będziemy mieli minimum 35, bo mamy 10 minimalnych obrażeń plus 25, a maksymalnie ponad 60. Także ciekawa opcja, ale tylko wtedy, kiedy mamy przewyższenie terenu. Nieraz widziałem takich graczy, którzy lubią sobie pewnie troszkę potrolować, snajpiąc z jakiejś wysokości, z dachu, taką amunicję odłamkową, ponieważ wtedy 3, maksymalnie 4 strzałami wyjmujemy każdego, jeżeli tylko trafimy go bezpośrednio lub zaraz obok niego. Oczywiście ta prędkość wylotowa nam nie będzie sprzyjać takiej zabawie, ponieważ ta amunicja raczej tylko do zabawy właśnie
mogłaby się nadawać. I ostatni rodzaj amunicji to jest sabot, czyli taki duży pocisk wystrzeliwany z łuski shotgunowej. I tutaj także mamy 109 strzałów na minutę, prędkość wylotowa 380 metrów, także nie za duża. I maksymalny zasięg 1900 metrów, no nie wyobrażam sobie po co ta wartość tutaj w ogóle jest, no ale niech będzie. I tutaj maksymalne obrażenia wynoszą 100, także mamy zabicie jednym trafieniem do dystansu 12 metrów. Potem zaczynają te obrażenia opadać do minimalnych 38, powyżej metrów 50. Co jest ciekawą własnością tych pocisków? Otóż to, że do 40 metrów, lekko powyżej 40 metrów zabijamy jednym headshotem. Także jeżeli ktoś chciałby się pobawić w quickscope'owanie shotgunem, to ma taką możliwość. Możemy sobie tutaj założyć jakiś celownik z większym przybliżeniem i spróbować swoich sił w takiej zabawie. Oczywiście nie polecałbym tego zestawu jako jakoś super albo w ogóle efektywny. To jest bardziej w ramach takiego wyzwania. Możemy sobie to potraktować. I jaką ja amunicję używam? Tak jak w przypadku większości shotgunów, ja się skupiam na celności, na dokładności oraz chcę wyciągnąć maksymalnie dużo z zasięgu. Przede wszystkim przez to, że mapy w Battlefield 4 są jakie są, czyli są raczej duże, a więc ja używam strzałek, ale o tym powiemy sobie nieco więcej później. W tym momencie przełączamy się na drugą grafikę, gdzie obok właśnie wybranych przeze mnie strzałek widzimy resztę statystyk. I jeżeli chodzi o przeładowanie, to włożenie każdej kolejnej łuski zajmie nam 0,7 sekundy i przeładowywać możemy w każdym momencie, po każdym strzale i w każdym momencie to przeładowanie możemy przerwać, kiedy chcemy oddać kolejny strzał. Oczywiście animacja będzie musiała się dokończyć, więc musimy pamiętać, że jeżeli ją rozpoczniemy, to zajmie to 0,7 sekundy. Jednak jest to zarówno wadą, jak i zaletą tego shotguna, bo przez to właśnie ten shotgun, przez to konieczność przeładowania po każdym strzale, tak wolno strzela. Jeżeli chodzi o maksymalny zapas amunicji w nim schowanej, bo tutaj nie mamy magazynka, to jest to 8 łusek i właśnie tyle strzałów bez przeładowywania możemy oddać. Jeżeli chodzi o odrzut, to mamy tutaj ciekawą statystykę z minusem, jeżeli chodzi o odrzut w lewo. I o co chodzi z minusem? Bo tutaj dużo było wcześniej dyskusji pod innymi materiałami. Może do tej pory tego nie wytłumaczyłem za dobrze. Otóż minus oznacza, że odrzut jest w drugą stronę. I jeżeli ktoś się zastanawia, po co w ogóle takie coś wprowadzać, otóż tak jak już kiedyś opowiadałem, jeżeli mamy, załóżmy, że nie ma tego minusa, jeżeli mielibyśmy 0,5 w lewo i 1,5 w prawo, to nie znaczy, że shotgun za każdym razem będzie odskakiwał w prawo o 1, jakbyśmy odejmowali te wartości. Tylko oznacza to, że losowo może odskoczyć albo 0,5 w lewo, albo 1,5 w prawo. A w tym przypadku, jeżeli mamy minus przy wartości w lewo, to znaczy, że na 100% w lewo nie odskoczy, ale odskoczy albo 0,5 w prawo, albo 1,5 w prawo. Tak więc mamy albo słaby odskok, albo mocny odskok w prawo, w lewo nigdy ta broń nie odskoczy. Jeżeli chodzi o odrzut pionowy, no to jest to solidna dwójka, a współczynnik dla pierwszego wystrzału wynosi 1. Także każdy kolejny strzał będzie tak samo odrzucał naszą lufę. No odrzut jest dość spory, ale biorąc pod uwagę to, jak wolno z tego shotguna strzelamy, no to raczej nie będzie to miało większego znaczenia, no chyba, że ktoś totalnie nie ogarnia i nawet najmniejsze przesunięcie celownika sprawia mu problemy. Kończymy statystyki jak zwykle dokładnością ognia w zależności od sposobu celowania oraz poruszania się i ADS jest bardzo ładny, wynosi 0,1 w bezruchu oraz zaledwie 0,4 w momencie, kiedy się poruszamy. I to jest jedna ze statystyk, która powoduje, że ja się właśnie skłaniam w stronę strzałek, jeżeli chodzi o amunicję. Kiedy popatrzymy sobie na hipfire, to wynosi on aż 1,5 w momencie, kiedy się nie poruszamy i 2 w momencie, kiedy się ruszamy, także nie jest on dokładny. A dodatkowo, to o czym mówiłem już kiedyś omawiając Saigę. W Battlefield 4 jest coś, czego ja nie mogę zrozumieć i jest to bardzo duże odchylenie od toru lotu jakiejkolwiek amunicji, kiedy strzelamy z biodra i się poruszamy, takie randomowe rozrzucenie tego śrutu. Spróbujcie sobie stanąć z shotgunem przed ścianą i najpierw z ADS-a powiedzmy z kilku metrów, z 5 metrów strzelić kilka razy w różne miejsca, aby zobaczyć jaki będzie rozrzut. Potem zróbcie to samo przy pomocy hipfire'a,
a na koniec spróbujcie zrobić to poruszając się i zobaczycie, jakie będą dziwne wyniki. No, przy hipfajerze zdarza się tak, że cały ślad, dokładnie wszystkie kulki są poza tym kółkiem, lądują gdzieś albo na górę w prawo całkiem, albo na górę w lewo, no w totalnie randomowym kierunku. Dlatego ma się czasami takie odczucie, że strzelając z biodra, lekko się poruszając i śledząc cel, próbując właśnie podążać za celem, wydaje nam się, że cel znajduje się centralnie w tym kółku, a nie dostajemy żadnego hitmarkera, ani jedna kulka go nie trafia. To nie jest problem netcode, to jest problem właśnie modelu rozrzutu pocisków w przypadku shotgunów. Dlatego ja zawsze staram się celować, tak jak zresztą widzicie na tym gameplayu, który wam dzisiaj poskładałem. Z dwa razy próbuję używać, albo używam hipfire'a, czasami skutecznie, czasami totalnie nieskutecznie, a biorąc pod uwagę to, nawet nagrywając ten materiał, ile razy się na nim zawiodłem, nie polecam nikomu. Starajcie się celować, a jak już mamy to robić, to najlepiej dobrać do tego odpowiednią amunicję, odpowiednio tego shotguna poskładać, aby dodatkowo wycisnąć z niego nieco więcej na dystansie. I o tym właśnie sobie teraz powiemy, ponieważ przechodzimy do działu związanego z najlepszymi akcesoriami i dodatkami. Jeżeli chodzi o celownik, oczywiście nie ma o czym dyskutować. Fajnie wygląda z celownikiem mechanicznym 870, ale najlepiej sprawdzać się będzie jeden z kolimatorów. Jeżeli chodzi o nakładkę na lufę, to w połączeniu ze strzałkami jest tylko jeden wybór, pełny czok. Wtedy oczywiście dostajemy dodatkowego skupienia tych pocisków i będziemy mogli do maksimum wykorzystać niezły całkiem damage przy dobrym skupieniu tych strzałek na dystansie. Tak jak widzicie, ja potrafiłem wyjmować na dystansie kilkudziesięciu metrów dwoma, trzema strzałami niejednego przeciwnika, kiedy ostrzeliwując go z shotguna wyjmiecie go z tych 50-60 metrów, wtedy możecie się spodziewać sporo wiadomości typu shotgun noob i tak dalej, czego nazbierałem nagrywając ten materiał, nie chwaląc się, chyba koło 5-6. Nic na to oczywiście nie poradzimy, jeżeli jednak ktoś nie za bardzo się tym przejmuje, to proponuję spróbować, ponieważ miło was może właśnie 870 w taki sposób zaskoczyć. Można sobie dodać laser, jeżeli chodzi o akcesoria, jednak ja, tak jak mówię, z tego hipfire'a w ogóle nie korzystam, co może dziwić, bo tak naprawdę shotgun właśnie w ten sposób powinien być używany, tak sobie to wyobrażamy, szczególnie właśnie w FPS-ach. Niestety Battlefield 4 jaki jest, taki jest, więc ten laser tylko by zdradzał pozycję, tego nam nie trzeba dodatkowo, a więc ja sobie nie montuję niczego. I tak właśnie poskładaną 870 ja używam, tak gra mi się nią najlepiej, tak moim zdaniem jest najbardziej efektywna. No i przechodzimy do clou programu, czyli mojej subiektywnej oceny oraz opinii. Otóż jeżeli chodzi o to, jak się z tą bronią gra, jak się z nią czuje, oczywiście rewelacyjnie. Czasami potrafi wkurzyć, czasami właśnie przez to odchylenie wydaje się, że ten hitmarker nie był rejestrowany. Czasami wydaje mi się, a to już może takie skrzywienie lekkie po hardline, że hitmarkery rejestrowane były z lekkim opóźnieniem. Nie wiem, być może mi się tylko tak wydaje. Napiszcie coś w komentarzach, jeżeli macie podobne odczucia. Ogólnie shotguny są lekko albo nawet mocno skrzywdzone raz przez ten model właśnie rozrzutu kulek czy jakiegokolwiek rodzaju pocisku. Drugie przez to, jak zbudowane są mapy, nie za bardzo sprzyjają one w walce z shotgunami. No, ale mimo wszystko przez sentyment i przez to, jakie naprawdę wyniki można kręcić, bo wyniki miałem bardzo, bardzo dobre podczas nagrywania tego materiału i nie wiem po raz kolejny, czy jest to związane z tym, że przeszedłem sobie z Hardline'a z powrotem do Battlefielda, czy też po prostu ta broń rzeczywiście jest tak dobra. Z tego co pamiętam, zawsze szło mi z nią nieźle, więc dostaje ona 8 na 10 punktów. Najsłabszym elementem oczywiście jest ten niski RPM, ta niska szybkostrzelność. Jeżeli trafimy na dwóch przeciwników, którzy wybiegają na nas bezpośrednio, to raczej nie mamy szansy zabicia dwóch, jeżeli obaj ogarniają, jeżeli mają bronie automatyczne. No przy trzech to już nie ma o czym mówić, oczywiście rewelacyjnie się z tą strzelbą flankuje, co mogliście poobserwować w ostatnim materiale, który wrzuciłem z cyklu Battlefield dla opornych, tam polecam początek, 870 naprawdę pokazuje tam swoją siłę. Na dzisiaj jednak, moi drodzy, kończymy. Przypominam wam o głosowaniu, zostawiajcie swoje propozycje. Jeżeli materiał się wam spodobał, nie zapomnijcie zlajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. A ja pozdrawiam was serdecznie ze śnieżnych Alp i do zobaczenia z tej strony Miniu z ptfo.pl.